Amelia, Kajetan i Martynka uwielbiają wspólnie spędzać czas. Rodzeństwo często gra w piłkę, ale inne zabawy również nie są im obce. Niestety, dzieciństwo Kajetana i Martynki to również nieustanna, codzienna walka. Walka z ciężką chorobą. SMA objawia się tym, że zanikają wszystkie mięśnie. Zarówno te, które służą do poruszania kończynami, ale też te mięśnie oddechowe, mięśnie pokarmowe. Cały nasz organizm jest zbudowany z mięśni, no i wszystkie mięśnie niestety zanikają. Kajtek choruje na typ drugi SMA, nigdy nie chodził. Od lipca 2018 roku bierze udział w badaniu klinicznym nad zupełnie nowym lekiem. Jest to lek przyjmowany doustnie w postaci syropu i codziennie po śniadaniu pije syrop. Pięcioletnia Martynka choruje na typ trzeci SMA i leczona jest w inny sposób. Od stycznia 2019 roku mamy refundację leku Spinraza. Jest to pierwszy lek na świecie dopuszczony do obrotu na tą chorobę. Ma on za zadanie zatrzymać, ale też częściowo cofnąć objawy choroby. Zarówno w przypadku Kajtka, jak i Martynki leczenie farmakologiczne musi być uzupełniane codzienną, intensywną rehabilitacją. Poniedziałek – akwaterapia i zajęcia w ortezie dynamicznej. Wtorek – masaże, rozciąganie i ćwiczenia odciążające. Środa i czwartek – inne metody rehabilitacji plus hipoterapia. Piątek – kolejne zajęcia w odciążeniu. Tak w dużym uproszczeniu wygląda tydzień z życia rodziny. No, czasami brakuje doby, ale jakoś trzeba się tak poukładać, żeby ogarnąć i Kajtka, i Martynę z rehabilitacją, plus najstarszą Amelkę z jej zajęciami i zainteresowaniami, no, gdyż to też jest dziecko dość aktywne. Kajtek i Martynka bardzo lubią codzienne zajęcia. A co najbardziej ci się podoba? Jeździć na koniu. A lubisz chodzić na te ćwiczenia? Tak. A na basenie też ćwiczycie? Tak. To fajne to jest? Tak. A masz już jakieś zajęcia ze zwierzętami? Konie. Roczny koszt rehabilitacji Kajtka i Martynki to około 50 tysięcy złotych. Pomóc można nam poprzez przekazanie 1%. Kto jeszcze tego nie zrobił w tym roku, jest od niedawna możliwość, także kto może, to prosimy o pomoc. Prowadzimy także zbiórkę na portalu Się Pomagam na rehabilitację. Można też nam pomóc poprzez indywidualne wpłaty na subkonto dzieci Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. No i poza tym prowadzimy też zbiórki nakrętek. Za każdą formę wsparcia, nawet tę symboliczną, sympatyczna rodzina z Knurowa serdecznie dziękuję.